Wielkie gratulacje. Pierwsze zwycięstwo i to w tak pięknym stylu na finale w Krakowie. Olek, czy ty spodziewałeś się takiego obrotu spraw, kiedy zgłaszałeś się na kawaliadę? No tam jakoś podświadomie zawsze siedziało to z tyłu głowy, tak, że jest tam szansa, widziałem jakie mam konie, dużo trenowałem, praktycznie każdy dzień, no a więc no, liczyłem na to. Nie udało się w Warszawie, nie udało się w Poznaniu i w Sopocie, no ale mamy finał, który jest w Krakowie, no można powiedzieć po części szczęśliwy. Teraz zajmujesz trzecie miejsce w rankingu Halowego Pucharu Polski. Jeśli wygrasz w sobotę, tak naprawdę możesz jeszcze awansować i zdobyć srebro. Jaki jest twój plan? Czy myślisz, że tutaj emocje na wodze uda ci się utrzymać? No myślę, że plan jest taki jak dzisiaj, czyli pojechać no na zero, tak, i w dobrym czasie. No zobaczymy, co nam sobota pokaże. Nie ma co się nakręcać, trzeba po prostu ochłonąć, emocje trochę muszą opaść i z zimną głową podejść, tak, do tego konkursu finałowego. To twój debiut na kawaliadzie, jesteś tutaj pierwszy raz. Powiedz, kiedy zaczęła się twoja przygoda z powożeniem, no bo wiemy, że tak naprawdę było to dosyć niedawno. No przygodę z powożeniem tak naprawdę zacząłem 5 lat temu, no ale to było bardziej taka typowa amatorka, tak, jakieś zawody towarzyskie, w zaprzęgi czterokonne tak naprawdę zacząłem jeździć w październiku, jak tylko w propozycjach zawodów pokazały się kwalifikacje do kawaliady, to z ojcem wspólnie wpadliśmy na taki pomysł, no, że warto spróbować, tak, mamy konie, bryczkę szybko zorganizowaliśmy, no i pomyślcie się, na kwalifikacjach udało zakwalifikować. No i teraz na kawaliadzie mogłeś rywalizować z świetnymi zawodnikami, z mistrzem świata Bartomiejem Kwiatkiem, z utytułowanym Piotrem Mazurkiem. Jakie to doświadczenie dla tak młodego zawodnika? Jaką atmosferą w ogóle otaczali cię ci gwiazdorzy, tak, z którymi mogłeś rywalizować na tej samej arenie? Czy miałeś też od nich wsparcie, mogłeś z nimi porozmawiać? Myślę właśnie, że to jest tutaj najpiękniejsze, że jest wspaniała jest atmosfera na stajniach, każdy sobie pomaga, czy pan Piotr Mazurek coś tam doradzi, tak, jako doświadczony zawodnik, no Bartek też się, jakby to powiedzieć, też mnie wspiera, tak, no i myślę, że ten bagaż doświadczenia jest w tym przypadku najważniejszy. Olek, ja ci życzę powodzenia w sobotę. Ogromne gratulacje, piękne, no jeszcze nie zakończenie, ale piękne zwieńczenie twojego pierwszego turu na kawaliadzie. Dziękuję bardzo.